Polska jest wyspą normalności, tutaj mówi Rydzyk, proszę Państwa. W Radiu Conchita, takim obrotowym radiu, latającym, że Polska wyspą. Także proszę Państwa, że Polska wyspą normalności, proszę Państwa, ale już ten Rydzyk będzie żebrał. Tak, tak, to już aktualności dnia, spokojnie. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych. Radio Conchita, obrotowe, ruszające. Proszę Państwa, audycja aktualności dnia. Omawiamy ważne sprawy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Taką sprawą bardzo przykrą, mówiąc delikatnie, to był jeden z najczarniejszych dni w historii sprawy. Tak, tamtejsze media określają, czy stało się referendum niepodległościowe w Katalonii. Co my, Polacy, tak samo Europejczycy, możemy sądzić o tym, że właśnie problemie, jakim jest Katalonia w Hiszpanii, jakim jest też to referendum zwołane, no i ofiary, który jest aż tak bardzo dużo. Mamy połączenie z ojcem Markiem Raczkowiczem, redemptorystą, znanym słuchaczom Radia Maria, z pielgrzymek papieskich. Ojciec Marek mieszka i pracuje w Madrycie, no i oczywiście śledzi te sprawy na bieżąco. Witamy ojcze Marku, szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Witamy serdecznie, cieszymy się. Prosimy o garść informacji, komentarza i pewnego takiego tła do tych spraw. Dzisiejszy dzień dla Hiszpanii, dla Katalonii jest no, ciężki, jest tragiczny, można by było powiedzieć. W tej chwili trwa konferencja prasowa prezydenta rządu w Katalonii, Carlesa Puigdemonta, który też właśnie wypowiada się na temat wczorajszego dnia i oczywiście koncentruje się przede wszystkim na dwóch aspektach, mianowicie, że referendum jednak było pozytywne, czyli te osoby, którym udało się zagłosować, 90% oddanych głosów jest za niepodległością Katalonii, a z drugiej strony oczywiście to, co też trafiło do mediów na całym świecie, to starcia z policją i na tym też koncentruje się w tej chwili swoją wypowiedź prezydent Katalonii. Natomiast do tego procesu, do wczorajszego referendum, to jest długi czas, ponieważ jak myślę też, że słuchacze dobrze wiedzą, tak kraj Basków, jak i Katalonia, to są dwa regiony, te zwane autonomie, które od długiego czasu, nawet można powiedzieć, starają się, czy walczą o niepodległość, o większe prawa, o większe też, jeżeli by pozostały w Hiszpanii, też o większą swobodę. To są lata rządów prezydenta katalońskiego Pujola, później też Artura Masa, więc też ci dwaj prezydenci dążyli do niepodległości na różnymi drogami, różnymi sposobami. Bardzo często też obiecując poparcie dla kolejnych rządów centralnych, czy to prawicowych, czy lewicowych, za pewne ustępstwa właśnie na rzecz w tym wypadku Katalonii. Mnie też przy okazji okazało się w tej chwili, że po tych 30 latach rządów premiera, prezydenta Katalonii Pujola, że to ogromna korupcja panowała wówczas na wszystkich płaszczyznach praktycznie. Podobnie było za rządów kolejnego prezydenta Katalonii, Artura Masa, ale to dążenie, to ciągłe wołanie o te większe prawa dla Katalonii, czy niepodległość, no doprowadziły właśnie do tego wczorajszego referendum. Warto przypomnieć, że już 2 lata temu prezydent Artur Mas już doprowadził do swego rodzaju referendum 9 listopada. Za to został ukarany grzywną, ponad 5 miliony euro ma do zapłacenia i też zostali pociągnięci do odpowiedzialności inni członkowie ówczesnego rządu. Natomiast po ostatnich wyborach właśnie w Hiszpanii, w Katalonii, kiedy do władzy w Katalonii doszły przede wszystkim ugrupowania nie tych głównych partii katalońskich, właśnie, które rządziły wcześniej, czy też partii ludowej, która w tej chwili rządzi w Hiszpanii, czy prawicowej partii, czy też socjalistów. Te partie straciły na sile, też na głosie w samej Katalonii, a do głosu doszły partie
skrajne, republikańskie, lewicowe, czy nawet populistyczne. W tej chwili taką trzecią siłą w parlamencie hiszpańskim jest partia skrajnie, taka właśnie populistyczna, lewicowa, Podemos. I od samego początku właśnie te partie dążyły do tego, żeby doprowadzić do referendum, kiedy zaczęło kiedyś okupować, żeby wejść do tego rządu. Wobec tego od samego początku zaczęto przygotowywać się do tego referendum. Został uwalony taki zmieniany pakiet czy ustawy właśnie dotyczące referendum, które zostały później unieważnione przez Trybunał Konstytucyjny czy też Trybunalny Katalonijski. Jednak to jakby nie zadało na przeszkodzie, dalej już ten rząd kataloński jest separatystyczny, właśnie dążył do tego referendum i kiedy została już ogłoszona data właśnie tego 1 października, wówczas rząd hiszpański centralny też podjął pewne zadania. Podkreślające, że referendum jest nielegalne, że też Trybunał Konstytucyjny potwierdzał i unieważnił cały szereg właśnie ustaw przyjętych przez Parlament Kataloński, ponieważ niezgodne z konstytucją Hiszpanii. No i też postanowiono nie dopuścić wszelkimi możliwymi sposobami, takimi demokratycznymi czy pokojowymi, żeby do tego referendum nie doszło. Jednak tak tydzień temu mniej więcej już odczuło się to napięcie w Katalonii, też w Hiszpanii. Rząd wysłał policję do Katalonii, aby nie dopuścić do otwarcia właśnie szkół do przeprowadzania głosowania. I też na to podkreślić rolę tej lokalnej, autonomicznej policji katalońskiej, tak pan Mossos, który mieli również nakaz, oficjalny nakaz sądownicza, właśnie nie dopuścić do otwarcia szkół, punktów, które miało się odbywać w głosowanie, aby też likwidować karty urny, które miały zostać ustawione. No i okazało się właśnie, że wczoraj rano, że Mossos byli bardzo pasywni. No i doszło do tego, że policja ta partia, raczej policja państwowa, musiała interweniować i wymykać te szkoły. A też warto przypomnieć, myślę, że telewizja może zobaczyć to w Polsce, że w wielu szkołach w Katalonii właśnie w sobotę już gromadziły się na piątek w tych szkołach. Żeby nie dopuścić do zamknięcia tych szkół, no i oczywiście podawano tam wskazanie żywności i tak dalej. No i właśnie to, co widzieliśmy, mogliśmy zobaczyć w telewizji, to jest właśnie akcja, czy wejście, wchodzenie policji, aby zamykać te szkoły, żeby wyprowadzać tych wszystkich ludzi. To oczywiście było bardzo dobrze nagrane i od razu na żywo puszczane do internetu. Jako pierwszego właśnie tego tej obecnej No i oczywiście ówczesny rząd centralny, o którym powinniśmy przypomnieć, lewicowy,
premiera Asani, Myślę, że też na chyba, że jakoś tak czeka na to wszystko, ponieważ
zostało referendum z nami zajmowane się, było widoczne, próbują będą zrobić w Madrycie, będą solidarność społeczeństwa i w sobotę na wielu miast. Tysiące osób właśnie przeciwko momencie wystające przeciwko temu referendumowi, a też jego konstytucji jedności kraju. Tak, że na Nikę nie wiadomo kto wygrał, bo ta katoliczka dzisiaj chodzi za tobą. Kaszle. Ciechła, to nie wiem. Jak te książki o tym Przemyku, że ta policja chodziła, a zabiła, no to jak oni biją, nie? To po pierwsze, a po drugie, czemu takie chamstwo? Nie, radio Koncita, proszę Państwa, radio Koncita. Proszę być z nami.